7 października, poniedziałek, przełożony dwukrotnie finał wojewódzki turnieju 1x1 Pucharu Frugo, bo taka jest nazwa tej drugiej edycji. Spotykamy się w Ubnianach po to, żeby rozegrać jako ostatnie województwo wojewódzki finał, a już za tydzień, a właściwie 9 dni, najlepsi zawodnicy i zawodniczki z roczników 2013 i 2014 pojadą rywalizować na finał ogólnopolski do Warszawy na Stadionie Narodowym. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z rocznika 2013, 14, 15 i 16, którzy w eliminacjach regionalnych w przypadku chłopaków wygrali swoje kategorie wiekowe, a dziewczynki w związku z tym, że była ich mniejsza ilość, nie musiały rozgrywać finału regionalnego i z automatu awansowały do finału wojewódzkiego. Patrząc przez pryzmat naszych rozgrywek, jestem przekonany, że powinniśmy jak najwięcej czasu poświęcać na to, żeby uczyć zawodników, zawodniczki pojedynków 1x1, żeby nabierali pewności siebie, żeby ten dribbling, wchodzenie w kontakt z przeciwnikiem był czymś naturalnym, a nie czymś, czego my się boimy, z czym nie mamy do czynienia na treningach każdego dnia. Dobrze mi się grało, czasami było ciężej, czasami łatwiej. Na pewno jak nie masz piłki, zostawiać się bokiem, mieć cierpliwość do strzelenia bramki i dobrze grać. Garnaccio, ponieważ kibicuję Manchester United. Lubię rywalizację. No i piłka mi się spodobała, to gram. Bardzo fajnie. Była z Odry Opole. Po prostu fajnie mieć taką zabawę w piłce i na przykład też by można było fajnie się rozwijać. W miarę trudno, ale dałem radę. Kiwki, szybkość i dobra fizyczność. Ronaldo dlatego, że ma fajne kiwki i dobre strzały. Real Madryt. Boby są królami i normalnie mają najlepszych zawodników. Bramki, kiwki, biegać lubię też. Thank you.